Cześć, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj będziemy sprawdzać tego motherfuckera. Zobaczcie, jak tu się wsiada w ogóle. Ja tam nie wsiadam, się zabiję jeszcze. Jestem ciekawy, jak to śmiga. Wow. Patrzcie, jaka... Co to jest? To jest taki go-kart chyba, tylko że zabudowany. Zobaczmy, czy można jakieś tutaj modyfikacje zainstalować. To jest klasa S2 już. To jest, kuźwa, klasa S2. Jeszcze możemy coś tutaj polepszyć. Co, zrobimy go do klasy X, co wy na to? Przed chwilą jechałem bardzo słabym samochodem. Więc... O kurde. No dobra, to co? Instalujemy lepsze oponiasze. Cyk. Felgi podobają mi się, niech zostaną. Konwersję możemy jakąś zrobić. Nie będę V8 tu instalował. Mamy napęd na tył standardowo i tak zostawimy na razie. Choć podejrzewam, że wypluję te słowa niedługo, jak tylko wyjadę nim na asfalt. Tak, trzeba tutaj coś poinstalować, bo czuję, że ten samochód będzie nie do opanowania. Może to tylko moje wyczucie. Ale już trochę grałem w tą Forzę i wiem, jak to będzie wyglądało. Coś mi się wydaje, że będzie miał słabą przyczepność. I zaraz zaczną te staty lecieć w dół. O, już jest klasa X. Już jest klasa X. Kuźwa, jeszcze tuningu nie skończyłem. Cholera. Już prowadzenie spada, zobaczcie. Po zainstalowaniu turbo przeważnie tak jest. Dobra, to jest mój... To jest mój pierwszy samochód w tej klasie, w klasie X. Wiem, że taka klasa tutaj jest, osoby mówiły mi niektóre tam w komentarzach. Lucek, a wiesz, że jest klasa X? Kuźwa, wiem, że jest klasa X, tylko że się jej boję, bo te samochody są wtedy niemożliwe do opanowania. Weź wygraj w ogóle jakikolwiek wyścig takim samochodem. Spróbujmy. No dobra, spróbujmy coś tu z biegami zrobić. Czym wy mi tu każecie jeździć? Tu możemy jeszcze przyspieszenie zwiększyć. Ile on tutaj w standardzie może lecieć? No, wcale prędkość maksymalna nie jest wysoka jak na taką taką moc, taką klasę. Stabilizatory miękkie. Ale dziwne ustawienie. Możemy go jeszcze obniżyć. Dobra, spróbujmy. Ciekawy tuning. Spróbujmy troszeczkę docisk zwiększyć. Przy wyższych prędkościach on pewnie zacznie łapać taką wspaniałą trakcję jak Ultima GTR. Może nie trakcję, tylko przyczepność ogólnie. Hamulec. O, tutaj możemy coś jeszcze poprawić. Z dyferencjałem. Ok? No i spróbujmy nim normalnie wystartować teraz. Czyli co? Powolutku. Hamuj. No i okej, przy wyższych prędkościach, tak jak myślałem, stabilizuje się. Już jest w miarę do opanowania. W jakichś wielkich prędkości tu nie powinien osiągać. Już ostatni bieg wbiłem. Te biegi są tutaj krótsze. Ale jak on się trzyma drogi? Przy wyższych prędkościach oczywiście. No i warto by było to sprawdzić na wyścigach. Na wyścigach jak to wygląda? No, nie jeździsz szybko. Możesz tam się kilka razy rozpędzić do wyższych prędkości i wtedy dopiero ten samochód pokaże zęby. Ale kurde, tam się więcej wychodzi z tych zakrętów. Tu chodzi o to, aby złapać od razu trakcję, przyczepność przy wyjściu, tak? A nie, że cały czas jedziemy... Mało jest takich wyścigów, gdzie jedziemy cały czas w ten sposób. Tak, ale jeśli już będą jakieś takie gładkie zakręty, które... będziemy mogli pokonywać przy takich prędkościach tym samochodem, no to on będzie mistrzem na tym wyścigu, mówię wam. Chociaż takich wyścigów jak gram w Forze już trochę i mówię wam, tych wyścigów jest tu mało takich.
Patrzcie, jak on pokonuje ten zakręt. Na tym zakręcie przy takiej prędkości wszystkie samochody wylatują. Większość. A to jest go-kart, tylko że zabudowany, więc on sobie radzi. A na przykład tu mamy pojedynek. I to jest... Jakżeś się nazywał, gnoju ty? A to jest Ultima, tylko nie wiem czy GTR. Poziom trudności średni. Zobaczymy, która klasa. Nie, to musi być S2. Tak, bo ona nie może być w niższej klasie. No, powyżej 100 km na godzinę widzę, że już całkiem fajna jest atrakcja. W tym aucie. No dobra, myślę, że warto by było polecieć jakiś wyścig. Szlak. Nie lubię takich sytuacji. Odbijasz się od samochodu w jakiś taki dziwny sposób. O, tak powinienem przejechać. Ole przyklejony, tutaj każdy samochód się wybija. Ten nie. No dobra, udało się jakoś. Boże, co za rakieta. Jakiś taki wyścig sobie znajdziemy może gdzieś tu w okolicy. Chociaż tu są same takie przełajówki. Co mi tu pokazuje? Tutaj nie, tego nie chcę jechać. To pojedziemy sobie... Tu mamy jakiś drifting. Ja tym samochodem nie chcę driftować. Nie, nie, nie. Nie ma opcji. Kurczę, no. Dobrze, przeteleportujemy się może gdzieś w to miejsce. I może dookoła mapy sobie śmignę. A czemu nie? To jest fajna opcja, pewnie. Dookoła mapy dawajcie. To będzie fajny samochód do tego, bo tu jest dużo fajnych zakrętów, fajnych prostych, które można pokonać nim właśnie. Tylko nie wiem, czy w tej klasie mnie wpuszczą na te zawody. No i przy okazji zobaczymy, jak się nim startuje na piachu. Chociaż zaskakująco w tym samochodzie trakcja nie jest taka zła. Niektóre samochody w klasie S2 mają gorszą trakcję na starcie. Oczywiście na piachu tego nie uświadczycie, bo już zobaczcie, wbiłem w piątkę. Nawet i siódemkę mogę wbić. I on dalej będzie stał w miejscu praktycznie. No i dobrze, tu mamy... weźmiemy anything. Można? Tak? Czy nie można? Typ samochodu, o właśnie. Tak, anything. Stwórz. I... no i bierzemy. Można klasę X wziąć na ten wyścig. Zobaczymy, w jakich klasach będą pozostałe samochody. Czy będą w klasie S2 czy X? Raczej S2. Ale no zobaczymy zresztą. Zobaczymy, jakie fury będą też przy okazji. Nie wszystkie fury z klasy S2 da się podnieść do X. Poważnie. Chyba. Dziwne. Cały czas to Audi Quattro mnie prześladuje. Nawet nie sprawdziłem, jaka klasa. A dobra, sprawdzimy po wyścigu. No na piachu tutaj, no... no słabo, tak? No to wiadomo, to było wiadomo, że start może nie będzie najlepszy, ale tu chodzi o finish. Nie chodzi jak zacząłeś, tylko chodzi o to, jak skończyłeś. No musimy się z tego piachu wydostać i potem już pójdzie. Gwarantuję, ok? Powinienem tutaj wolniej jeszcze jechać. Za dużo mocy mu wpakowałem, ale chciałem takiego koksa. To jest mój pierwszy samochód w tej klasie, więc wiecie. To jest taka moja dziewica. Muszę ją rozdziewiczyć. Gaz, gonimy gnoi. Tak. Teraz się do nich zbliżymy. A zobaczcie, ile czasu zajęło mi wyjechanie z tego piachu. Wow, ale skubaniec się trzyma. Ja chciałem driftem wziąć ten zakręt, a on go po prostu ściął. Zobaczymy tutaj. Jo, pierdziu. Widzieliście, z jaką prędkością to pokonałem? Patrzcie, co za typ. What? Nie, tu myślałem, że na 100% na skałę polecę. O kurde. Pierdzielony. Ja nie mogę. No zobaczymy, jak przez ten las deszczowy przejadę. Okej, tutaj na pełnym gazie. Patrzcie, jakich... Ja jeszcze zakręt na zewnętrzną zrobiłem. Na wewnętrzną zrobiłem, a myślałem, że na 100% wylecę. Zobaczcie, jaki to jest zakręt w ogóle. I ich tutaj zjadam. Patrzcie, jak oni muszą hamować. Ja pierdziut. Widzicie to? Ja biorę ten samochód na multika. Tylko troszeczkę mu mocy odejmę.
Zainstaluję szersze opony jeszcze. O kurde, ale akcja będzie. Sorry, teraz nie mogę grać. Teraz mam tutaj rozpierduchę. Ktoś się tam rozwalił i to była Ultima GTR. O cholera. Patrzcie, jak on to robi. Skubaniec. Ej, kupujcie ten samochód, nie? Znaczy kupujcie, odbierajcie ci, co mają DLC, bo on jest z DLC. Jestem w szoku totalnym. Nawet Ultima sobie tak nie radziła, jak ten gnój. Ten ma troszeczkę mniejszą prędkość niż Ultima, ale kurde, patrzcie, co się dzieje z przeciwnikami. Strzałki widzieliście? Strzałki były na czerwono, no nie? Czyli nawet gra nie jest w stanie ogarnąć tego, że ten samochód jest w stanie pokonać te zakręty tak, jak pokonuje. Będę sobie jechał ze stałą prędkością 300 km na godzinę i pokonywał te zakręty bez większych stresów. Okej, tutaj spróbujemy. Oho! Ja pierdź. O kurde, to jest chyba najlepszy samochód na ten wyścig. Czy to w ogóle można nazwać jeszcze samochodem? Jak gokardem jakimś. No te zakręty są gładkie, tak? Ale każdym innym samochodem w tej klasie ja go muszę zdegradować do S2 i nim sobie trochę pościgać na multiku. Zobaczę, jak będzie sobie dawał radę, bo jest absolutnie nieziemski. Zobaczcie na jego budowę w ogóle, nie? Ta kabina taka wygląda jak jakiś taki plemnik z dołączonymi kołami, co? Tak trochę. Tutaj naprawdę nie chodzi o to, aby osiągać jakieś magiczne prędkości, tylko żeby prędkość średnia była jak najwyższa. I dzięki temu wtedy właśnie zyskujemy dużo czasu. Zobaczcie, jak to daje radę. Okej, teraz zaraz będą takie zakręty. Może nie tyle ostre, ale na nich bardzo łatwo wypaść. Tam jest taka też słynna strefa driftu, gdzie można nabić sporo punktów i zresztą takie kameralne miejsce, gdzie też można fajne zgiątka porobić z samochodu. Oczywiście nieodłączny element odcinka, będziemy musieli zrobić zdjęcie tego samochodu. Już tak myślę nad jakimś ujęciem, może coś w tym stylu. No, to miejsce jest takie kameralne, podoba mi się bardzo. Powinienem w sumie się teraz zatrzymać i zrobić mu zdjęcie. Spróbujmy, tryb zdjęcia. Zobaczcie. Trochę za mocno. O, w ten sposób. Wow. Wow, w ogóle ta Forza podczas trybu zdjęcia jest fotorealistyczna. Nie? Fajnie wygląda. Fajnie wyglądają te auta. Może tak spróbujmy zrobić. Tak, nie? Podoba mi się ten przód nawet. Te przednie lampy są ładne. Okej, mamy ładne zdjęcie. Ekstra. Radical RXC Turbo. Czy to ważne, jaką ten samochód ma nazwę? To jest potwór. To jest jego nazwa. Udostępniamy elegancko. Kurde, ale maszyna. Sorry, ziomek, teraz nie mogę grać, bo teraz... Znaczy gram, nie mogę z tobą grać, bo tutaj jadę taką furą i właśnie będą za moment te wspaniałe zakręty, które chcę pokonać tym samochodem na jak najwyższej prędkości. Czy się zapisze to zdjęcie? No cholery, internet znowu nie działa. Szlak, dobra. Jedziemy. 350 km na godzinę i zaraz będą te zakręty, już są. Trochę zwolnimy. Okej, tutaj zgubił trakcję, za niska prędkość była. No ale tutaj trzeba przyhamować, tak? No nie ma opcji. 5000 XP dostałem. No i teraz spróbujmy właśnie wystartować. Tym samochodem można bić rekordy na tej trasie. Zobaczcie, jak te boty równo siebie tam jechały, nie? Tak, ale poniżej czwartego biegu to nie ma jazdy tym autem. Trzeba wbić od razu chyba czwórkę i tyle. I się nie przejmować. Ale już przy tych wyższych prędkościach zobaczcie, jaki to jest magik. Kurde!
Z kontrolą trakcji to już w ogóle będziecie mistrzami. Jaka szybka zmiana biegu. Wow, wspaniała sprawa. Wow, patrzcie, nie wyleciałem przy takiej prędkości i przy takich zakrętach. Nieziemska sprawa, ej. Normalnie banan mi nie może zejść z twarzy, coś tak czuję. Jak hamuje skubaniec. On waży chyba z 200 kilo. Powoli z tym gazem. Próbuję okiełznać tą machinę. Okej, chyba jakoś wyszło. Ach, no tutaj trochę przesadziłem, nie? Ej, powiem wam, że naprawdę jestem zszokowany. Ten samochód, mimo swojej mocy, mimo swojej wagi, bardzo szybko łapie trakcję. Niektóre samochody z taką mocą łapią trakcję dopiero na ostatnim biegu. Co mnie tam goni? Ferrarka chyba jakaś. Felalka. Gdzie? Jakie Ferrari? Okej, zmieściłem się. Gdzie? Co? Z czym do ludzi? Ale wiecie co? Tu jest tak, że jak się w wyścigu przoduje za dużo, to ci przeciwnicy zaczynają cię tak śmiesznie podganiać. Jest wtedy problem. I Ferrari właśnie teraz zaczyna mnie wyprzedzać, no ale ona może mieć tutaj wyższą prędkość maksymalną. Bo tą Ferrarkę można mocno ulepszyć. Ale na zakrętach nie ma opcji, żeby tamten samochód pokonał mojego Radikana. Radikala. Nie ma opcji. Ale fantastycznie, zobaczcie, byle jak pokonałem te zakręty. Przy wewnętrznej jechałem. Okej. No i teraz powinienem podgonić gościa. Na zakrętach głównie, nie? Patrzcie, zbliżam się do niego. Czuję to. No teraz już mogę się nie zbliżać. Ale kurde, na zakrętach on powinien dużo więcej prędkości tracić. Niemożliwe jest, żeby jechał tak szybko na tych zakrętach. Skubaniec. Jeszcze bez ospoilerowania dodatkowego. Gdzie ten samochód, ten mój samochód, to jest jeden wielki spoiler, okej? Umówmy się, nawet o wadze spoilera. Jak poleciał. Ja tak samo, no kurde, prosto w ścianę. Co te boty mózgu nie mają? Po co tak szybko tu jechał? O, a teraz wyhamował, skubaniec. Też sobie wrócił. No ja już tu nie mam szans raczej. Ale się nie poddaję. On powinien mieć takie same problemy jak ja, okej? Wjechał w wodę, to głupek. Ach.
Muszę cały czas być naprostowany w miarę. Nie mogę sobie pozwolić na jazdę bokiem, bo od razu się odwrócę. Ale super auto, kurde, ja muszę tym pościgać się na multiku koniecznie. Ja pierdziu. Tam w jednym momencie chyba bardzo dużo punktów też zdobyłem. Oni też mieli te samochody w klasie X. Także tam Ferrarka była niezła, ale i tak dziwne, że tak zakręty pokonywała z taką prędkością. Prawie 100 tysięcy kredytów zdobyłem. Umiejętności 12 tysięcy. Czysta jazda 6 tysięcy. To jest nieprawdopodobny samochód. Kurde. Jeden chyba z lepszych w ostatnich DLC, jakie były do Forzy. Koniecznie przetestujcie. Koniecznie. Ja, wrażenia z jazdy są świetne. Chociaż start jest ciężki, ale to myślę, że jest jeszcze kwestia dopracowania w tym aucie. No nic, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie, tylko może nie na... A nie, mamy jedno zdjęcie już. Tam robiliśmy w górach. To może zrobimy jeszcze tutaj, gdzieś przy tym wybrzeżu. Tylko muszę się z tego piachu wydostać, bo się kuźwa jeździć nie da w tym miejscu. Ej, auto jest naprawdę, ja muszę to przetestować na multiku. Zdegraduję go do klasy S2 i spróbuję. I spróbuję na multiku powalczyć z nim. Specjalnie chyba zrobię taki odcineczek, gdzie będę nim walczył na multiku. Zobaczymy, jak to będzie. Z ludzkami najlepiej, o. Dobra, jak tutaj zdjęcie zrobić? Te góry wyglądają spoko, nie? I te chmury z tyłu też. Dobrze, że mam uszkodzenia samochodu zniszczone. Znaczy zniszczone, wyłączone. Okej. Wow. Fajnie wygląda, co? Zwłaszcza teraz, jak już zna się jego możliwości. Samochód zupełnie inaczej wygląda, jak się nim fajnie jeździ. Elegancko. Udostępniamy. Ale z boku to rzeczywiście wygląda jak jakiś taki plemnik, co? No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.